Witam was bardzo serdecznie z tej strony runicznej. Dziś chciałbym was zaprosić na następny odcinek Zagrajmy w RimWorld. Co się dzieje? Mieliśmy inwazję zombiaków, które sobie tutaj powolnie i pomalutku kroczą w naszą stronę. Paroma tankistami na tyłach. A my straciliśmy drzwi. I próbuję je jak najszybciej odbudować, póki jeszcze mogę, aczkolwiek, że tutaj kręcą się cały czas zombiaki, to jest to dość utrudnione. Dodatkowo tak, kosiarz został ugryziony, na razie jeszcze nie wiemy, czy kosiarz, czyli droid, został ugryziony. A nie wiemy jeszcze, czy będzie trzeba użyć Droid Repair Kita, ale zobaczymy. Na wszelki wypadek już tutaj dałem mu to, więc nie powinno być problemu. A było pytanie, czy można zmienić jakkolwiek, dodać jakiekolwiek elementy. Nie. Jedyne, co można zrobić, to rozmontować albo użyć Droid Repair Kita. Nie da się nic więcej z tym zrobić, chociaż... Jak będę mieć tutaj jakąś protezę, to jeszcze sprawdzę, aczkolwiek... A to jest 9. Aczkolwiek wydaje mi się, że to nie było nigdy możliwe. Dobra. Kosiarz, aha, kosiarz tutaj czeka na ratunek. Dobra, to w tym momencie nie ma konieczności. To wy... A, wy w tego strzelacie. Dobra, spróbujmy. Weźmy ogrodnika. I poza obszarem 1. Okej, okay. Bezpieczna strefa. Spróbuj to jak najszybciej naprawić. A może się jeszcze uda. Przybliżymy ich, żeby czasem mieli łatwiejsze. O. Nie chcę, żeby kolejny droid, mimo że jestem w stanie je naprawić, w sensie droidy, to nie chcę, żeby je tak mimo wszystko były gryzione. Wycofajmy się odrobinę. Było blisko. Tak, mam już 3 droidy bojowe. Tu zleciłem budowę kolejnego. Fox jeszcze nie ma wszystkich elementów do zrobienia, więc tu póki co musiałem się wstrzymać. A, wy. Pomyłem o was. Wy też chwilę walczyliście. Ale was wycofałem, żebyście mi się nie załamywali. Tym bardziej, że oczekuję główną falę. Chyba nie będzie źle. Oni się tutaj troszeczkę utknęli. Gorzej jak ta wielka hołota tutaj przyjdzie. Jak tam kosiarz? Może nie trzeba będzie. Muszę teraz tak tylko uważać, żeby nie stanąć w ten sposób, żeby działka zaczęły, bo mogą działkami... strzelać do droidów, a tego bym nie chciał.
Masakra, ile tutaj jest. Dobra, wrócę jak będzie coś ciekawszego, bo póki co tylko stoję i strzelam. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Musiałem się już wycofać tutaj. Oni teraz będą tutaj atakować bramę. Tu mi jeden wybuchł. O! I drugi wybuchł i po jednym ciele. No, tego się właśnie obawiam, że to działko będzie strzelać po droidach. Trzeba było je wszystkie tutaj dać. Na środek. No dobra, póki co zrobimy w ten sposób. Kto potrzebuje leczenia? Górnik, dlaczego? Dobra, nie ma tragedii. I tu zabronimy, i tu zabronimy. Przez to wszystkie 3-4 wyjścia. W tym momencie baza jest zamknięta. Nikt nie wyjdzie w tu na zewnątrz. Co najwyżej pójdą sobie tutaj. Ale i tak, jak tylko wstaną i zjedzą, to ja będę chciał, żeby mi tutaj... Niedobrze. No dobra, myślę, że trzeba będzie... A jak z tobą stoimy? Póki co jeszcze nie wiadomo, ale... Not yet know. Dobra, sorry, że was budzę, ale jest wielka tragedia i jest konieczne, żebyście tutaj przyszli. Bo zombie nam się przedostały. No niestety, drzwi nigdy nie miały za zadania trzymać zombiaków z daleka. Ale coś czuję, że chyba będę musiał zmienić. Dlaczego? Dobra, myślę, że zrobimy w tym momencie taki myk. O! Nie strzelajcie mi w ruchu. Właściwie to lepiej, żebyście byli ułożeni w ten sposób. Dobra, tobie darujemy, idź. Wylecz go. Przy okazji, pan agent Max też się... Nie, połóż się. I Deus Volt też oberwał. Tak. Górnikowi nic nie będzie, droidowi również. Dobra. A brak dojścia. Dobra, to teraz całą ekipą wyjdźmy. Aha, on leczy droid repair parce, na niego zużywa, okej. Okay. Okej, okay, ciekawe. Muszę się tak układać, żeby... koloniści nie stali na tych zielonych, bo o ile droidom to wszystko jedno, o tyle koloniści zwykli będą mieć problem, bo mogą się rozchorować. Dobra, fajnie by było, żeby droidy były raczej z przodu.
Niewielkie ryzyko załamania. Miał, miał. Dobra, to i coś zjedz. Właśnie dlatego nie chciałem ich brać za szybko, żeby mi się nie załamali. Najgorsze jest to, że największa fala jeszcze nie nadeszła. They are billions! Nie, nie wiem, czy będę grał w They Are Billions. Jeśli nawet, to nie wiem kiedy. Jeżeli by się pojawiło takie pytanie w komentarzu. Ile ty masz jeszcze amunicji? No, troszkę jeszcze masz. O, kosiarz widzę wydobrzał. No i super. To w takim wypadku możemy zlecić też górnika do... żeby odpoczął. I droida przy okazji. Sylwia. O... Jezu, coś tu jeszcze wybuchło? No, trochę was tutaj jest. No, udało się zombiaki zatrzymać na tym perymetrze. Póki co udaje się je zatrzymać po kolei. Wszystkie grupy, które podchodzą, są rozstrzeliwane. Więc myślę, że nie będzie tragedii. A, tu działko też... A, już... A, bo tutaj dwa działka już są. Okej. Tylko tak patrz, czy ktoś się z tej ekipy nie chce załamywać. O, kosiarz ma najbliżej. No dobra, Mateusz i kosiarz, idźcie coś zjeść. Bo nie chcę, żebyście mi się tutaj załamali. Na polu walki. Na póki co dajemy sobie radę. Zobaczmy, jak tam z droidem. Brakuje stali. No, stal to raczej w tym momencie o stal będzie... Chociaż tu jest stal. Obszar, rozszerz obszar 2. Jakby go tu rozszerzyć, to może nasze pionki podejdą i wezmą ten metal i będziemy mieć czwartego battle droida. To by było jak najbardziej na plus. No już 200 zombiaków podczas tego nagrywania żeśmy ściągnęli, jeśli dobrze pamiętam. Było ich około 1000. O, widzę, Kseni stwierdziła, że ona sobie idzie. No dobra. Pozostali utrzymywać pozycję. A, bo wy też chcecie odejść. Nie, nigdzie mi stąd nie idziecie. A, bo tutaj ten śmierdziel idzie. O, niedobrze. Dobrze, że chociaż tu jest zamknięte, chociaż jest jakiś wysadzający się. Jest. Bo to udało mi się zamknąć. Ale jak widać, to nie za dużo pomoże.
Walka przebiega, no jak przebiega. Tutaj znowu zostałem zmuszony do ucieczki. No niestety musiałem ludzi wycofać, żeby się mi nie załamali. Ale kopiąc tutaj odkryliśmy obszar. O tym obszarze zapomniałem. Zupełnie zapomniałem. Więc mamy tutaj dodatkowe możliwości w postaci możliwości wykopania. Trochę stali tu jest, widzę, tu też. Tu też coś jest, to można to w ogóle wziąć i rozmontować. Fajnie. Tutaj też można by było coś zadziałać. Tak się zastanawiam, czy nie przenieść tutaj zagrody ze zwierzątkami. No bo nie chcę tu wykopywać. Tu w ogóle będę chciał też zamknąć, żeby zabezpieczyć po tej stronie, żeby tu ściana była jak najgrubsza. Ale jest tutaj błoto. To nie, to raczej się nie przyda. Ciekawi mnie, co tutaj będzie, no ale to za chwilę i kosiarz pewnie... A tak, idzie trasą, którą mu wyznaczyłem. No dobra, to w takim wypadku obszar 2 zostanie powiększony. O, żebyście mogli tutaj też pokopać troszkę. I nie wiem, może faktycznie tu przeniosę zagrody stąd, będą wtedy bezpieczniejsze. Zwierzęta. No nic, jeszcze pomyślę nad tym, co tutaj zrobię. No i niestety bliskość tego mnie trochę zniechęca, no ale... Zawsze można to przenieść tu. Nie wiem. Póki kopywać to... Dobra, wykopię. Zobaczymy, jak to wyjdzie potem. A tu póki co... Ojej, skończyła się stal. Ojej, was tutaj jeszcze trochę jest. Tu mam informację, że kolonist, ale to droid tylko, więc... Nie ma strachu. A ty... Idź tutaj na walkę. Nie będziesz mi się obijał. A właśnie. Dobra, ty masz energię. Ty też, ty też, ty też, ty też, ty też, ty też. Dobra. Energii to raczej nie braknie szybko. No, ale chyba się udało. I inwazja została zatrzymana. Co mnie bardzo cieszy. Więc w tym momencie będzie dużo spokojniej. Znowu coś wybuchło. Ale chyba nic groźnego dla mnie. Tu mam już reaktor badawczy zrobiony, aczkolwiek jeszcze wciąż brakuje mi materiału. U, tu coś jest ciekawego. Można by było to wykopać. Miał, możesz mi to zrobić od razu? Nie ma informacji o starożytnym niebezpieczeństwie, więc powinno być na spokojnie. Coś tutaj będzie. Będzie można to wykorzystać jako jaskinię pewnie. Chyba faktycznie wezmę i wyposażę go, bo myślałem na tym, żeby to wyposażyć droida w to. To nie jest za dobry, super pomysł, no ale w tym momencie będzie to chyba konieczne.
Czy dotarło tutaj jeszcze? Matnit. Dobra, to trochę tego będzie brakowało. Oficer Cassandra się już wzięła za kopanie. O, i tu mi rozmontowują. No i bomba. Zobaczymy, co tutaj będzie. Potem, jak tylko zbiorę wszystkie fragmenty, te rozbudowy, to czy struktury, to zajmę się podłogami. Zobaczymy, czy mi. O, obszar jakiś odkryto. Zaraz sprawdzimy, co za obszar. O, to żeś obszar odkrył. To mi rozbierz, a nie. Mniej więcej plus minus się tego spodziewałem. Co jest? Czego chcesz się załamywać? Senność w mroku. Choroba. Jaka ty masz chorobę? Aha, toksyny. No nie wiem, no to nie wiem, jak chcesz się załamywać. Uj. Żywność zaczyna się kończyć. Trzeba będzie im zlecić, żeby... by jak najszybciej zaczęli siać. Czyli muszę im zmienić obszar. Harmonogram jest na bezpieczną strefę, przynajmniej. Wyczerpanie. Cassandra. Droid jest wyczerpany. Android znaczy się. No bo tu jeszcze ty chodzisz. Serio? Nie wiem, czy to było rozsądne. Nie, bez sensu. Teraz to trzeba będzie gasić. Dlatego nie lubię granatów i tego typu rzeczy używać. Okej, tu jeszcze ktoś jest. A ty co robisz tutaj? Wracaj, nie wiem, zrób coś pożytecznego, nie wiem, wygłaś to. A, nie możesz. To przenieś ten fragment. No dobra. Droidy bojowe, tu. Będziecie ostrzeliwać. I teraz tak, ty. Posprzątaj mi tu. No, troszkę będziesz mieć sprzątania. Ty. Zajmij się przenoszeniem. Ty budową i ty też. Ty, Sylwia, możesz mi przenieść komponent? Możesz.
Dobra, ogrodnik, co robisz? Ty w tym momencie nie będziesz. Sylwia, co robisz? Dobra, jak to zrobisz, to zajmiesz mi się tym. Trzeba zasieć wszystko. To samo, Kseni, gdzie ty jesteś? Kseni, a jeszcze Mr. Reed. Mi i miał, miał. Miał, miał. I Kseni, gdzie ty jesteś? Dobra. Aha, to już nie mamy dzika. A nie, stracił umiejętność. No i też miałbym wtedy cały czas dostęp tutaj. Można by było wtedy ten obszar zamknąć. Tak, myślę, że to jest dobre rozwiązanie. A, usuń. Obszar. Obszar zwierzęta. Zrobimy go tu. A tu go usuniemy. Obszar, usuń dach. Okej, tu dalej nie można. I tu od razu wydam polecenie. Może faktycznie tu. Tak, żeby nie na zieleni. Tutaj będzie i tak wykopane. To od razu zlecę wykopanie tu. I tu. Okej. Tu, tu. Oraz tu zrobimy wyjście. Tu będzie jedno, a tu będzie drugie. Dobra. Czy ja mam was, czy oni już zeszli z tego zmniejszenia oporu? Nie, 35, 8, dobra. Nie chcę droidami wychodzić daleko. Bardziej, że tu się znowu kotłunią. Więc chcę zaczekać, dać im najwięcej szansy na uprzątnięcie tego. Zanim będzie można tutaj wyjść. Nie wiem, to zjedz sobie coś, jeżeli jesteś, tak chcesz się załamywać, kosiarz. O, trzeba będzie na tych uważać. Ale no dobrze. Mamy przerwanie w linii, ale myślę, że na dziś byłoby tutaj to wszystko. Dajcie znać, co myślicie o przeniesieniu tutaj zagrody dla zwierzątek. Ja tutaj w ogóle też zasadzę tą... Zasadzimy tutaj... jak się to nazywa? Siano. Więc będą mieć dużo jedzonka. Niech będzie ziemniak. Tu będę musiał wykombinować, czy tutaj można zrobić? Nie.
Usunie Reclaim Soil, też nie. Było w badaniach coś takiego, co pozwalało. A może mi się tylko wydawało. Koło wodne. Jest, rehabilitacja terenu. Bomba. Będzie można wtedy powiększyć troszeczkę. Ale dobrze, na dziś w każdym bądź razie ja bym chciał wam bardzo podziękować. No i do następnego, mówił do was Runiczny. Trzymajcie się ciepło. Cześć!